Wskaźniki smogu. Może ja jednak. Chyba, że ten nam się uda ustawić jeszcze. Raz, dwa, raz, raz. Nie słychać. Dobra. Odkładamy. O. Dziękuję bardzo. Wskaźniki smogu w Cieszynie alarmująco przekraczają normy i to dzieje się każdego roku. Pomimo wprowadzenia ustawy antysmogowej nadal z kominów leci czarny dym. Widzimy to wszyscy, dusimy się wszyscy. Jednak ten dym z kominów to nie jedyna przyczyna tego smogu, z którym przyszło nam żyć. Jest to problem transportu, przede wszystkim miejskiego, zakorkowanego centrum, ale również tranzytu, który do naszego miasta wjeżdża. Jaki pomysł jest na to i w jaki sposób walczyć ze smogiem? Czy Państwo ujęli to w swojej kampanii? Już można? To dobrze, to mogę więcej. Tak, teraz można spróbować. Można? Raz, raz, raz. Działa. Chyba słychać. Super. Poczekamy na bliższy rzutnik. Szanowni Państwo, jak to powiedział już prowadząca, faktycznie ustawa antysmogowa i uchwały przyjęte przez Sejmik Śląski no, teoretycznie funkcjonuje, ale tak naprawdę nie idą za tym powiedzmy takie działania, na jakie byśmy po prostu wliczyli. Oczywiście my w Cieszynie też podjęliśmy takie działania, był program pilotażowy Kawka, czyli podłączanie poszczególnych na razie budynków w centrum miasta do sieci elektrociepłowni naszej. Miał w tym roku ruszyć jakby na wielką skalę już program podłączenia całej ulicy Głębokiej. No niestety wszystko się poprzesuwało. W związku z tym, że prawdopodobnie z niemożliwością przeprowadzenia w tym roku już przetargów. Niestety ten program będzie realizowany w latach następnych. Jeśli chodzi o transport, no to powinniśmy wrócić do tego, że faktycznie sam nasz transport miejski jest bardzo mało ekologiczny, tak jak już wspomniałem, no a woli jakby w sensie wymiany na nowoczesny ekologiczny, jeśli chodzi o zarząd spółki nie ma na dzień dzisiejszy, no trudno, będziemy musieli poczekać może na lepsze czasy, ale mówię, no jest to konieczne i ten. I z drugiej strony jest też edukacja, bo jak mówimy, bo jeśli tutaj w centrum mamy problem, bo mamy większość pieców, to jeśli chodzi o obrzeża, no to faktycznie w domkach w jednorodzinnych jest możliwość czy ogrzewania gazowego, który powinno być do wymiany w piecu oczywiście dopłaty i takie były. Ewentualnie pójście w odnawialne źródła energii, tak? Jeszcze fotowoltaika, pompy ciepła, gdzie też miasto się powinno włączyć dość szeroko w dofinansowanie właśnie takich inwestycji przez mieszkańców i firmy też, bo to też oni też tam tutaj produkują sporo zanieczyszczeń. Dziękuję. Proszę Państwa, na tym przykładzie widzimy i pytania pierwszego, jak wszystko się ze sobą łączy. Miasto to jest wspólnota i nie tylko. Więc ja się zgadzam tutaj z poprzednim, z panią z krytyki politycznej, która mówiła o tych programach. Myśmy o nich nie mówili, bo one istnieją, są to programy rządowe, wojewódzkie i tak dalej. Pytanie, na ile one zafunkcjonują. Mamy problem z podpisaniem rozporządzenia przez ministra energii, prawda? To rozporządzenie raz się pojawia, a raz znika. Jest to niewątpliwa ochrona przemysłu węglowego, miału i tak dalej. Więc albo jedna ręka będzie robiła to, a druga będzie robiła co innego, mimo wystąpień pani minister Emilewicz, albo po prostu dajmy sobie z tym spokój i przestańmy ludzi łudzić. Smog, mamy statystyki.
dwadzieścia kilka najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie to są miasta głównie na południu Polski, też Żywiec i tak dalej. My też nie mamy się czym chlubić. Mieliśmy problemy z Czechami, pamiętają burmistrzowie i tak dalej. Mamy ten sam problem, ale już jakby bardziej produkowany przez nas samych. Myślę, przykład, transport, wymiana pieców, to wszystko musi iść w parze. To nie są działania na jeden rok. Są to działania niezwykle kosztochłonne. I również działania, które wymagają zmiany świadomości. To jest podobnie jak, proszę Państwa, z ekologią. Młode pokolenie patrzy już na to wszystko inaczej. Dostrzega tą jakość życia. To jest jeszcze kwestia siły nabywczej ludzi. Nie możemy mieć też pretensji, że pali się tym, czym się pali, chociaż z tym bywać różnie, bo czasem osoby sytuowane dobrze palą. Więc ja tutaj w pełni, wie Pani, mogę powiedzieć, że programy przyjęte, możliwości finansowe teoretycznie zapewnione. Jak to będzie, nie wiem. Zależy dużo od samorządów, jeżeli się to naprawdę pojawi, żeby po to sięgnąć. I nie wyobrażam sobie, żeby samorząd po to nie sięgnął. Nie, ktokolwiek będzie burmistrzem, czy jakakolwiek opcja będzie u władzy w mieście. Dziękuję. Ależ bym popolemizowała. To tylko w skrócie, że dzisiaj już się nie da rządzić miastem, tylko trzeba zarządzać i przede wszystkim nie ma dzisiaj miasta, które jest poważnie rozwijające się albo myśli o rozwoju, o czym świadczy chociażby ranking miast rozwijających się, ledwo co ogłoszony przez politykę. Jest tam 66 miast powiatowych, w Cieszyna tam niestety nie ma, rozwijających się i szczęśliwych i podają jasno kryteria, które pozwalają określić, że któreś miasto jest szczęśliwe czy rozwijające się. Wszystkie analizy rozwijających się miast mówią, że są trzy priorytety. Wszystkie trzy trzeba brać bardzo poważnie pod uwagę. Środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. Środowiskowy dzisiaj dla wszystkich miast w Polsce, tak jak w Europie, jest główny, jedyny, najważniejszy. Chociaż razem wespół z ekonomicznym i społecznym. Nie da się inaczej. Trzeba wszystkie trzy patrzeć równolegle. I teraz tak, w oparciu o takie myślenie, że środowiskowy jest tym, który nas ma ciągnąć do przodu, dlatego że się po prostu za chwilę albo topimy, albo udosimy, albo po prostu wszyscy zapadniemy na depresję, bo takie są skutki brania leków przeciwko astmie. Powiem tak, mamy jeden z pomysłów, to jest jeden, bo na więcej nie mam czasu. Chcemy, jeśli chodzi o ten smog, wskazanie w drodze przetargu punktu skupu odpowiedzialnego za wykup paliw stałych, zabronionych uchwałą antysmogową, wykup od mieszkańców wyżej wymienionych paliw stałych w określonym dniu, jeśli tego nie zrobią, to potem wysokie kary, sprzedaż skupionego opału przedsiębiorstwom, których zaplecze technologiczne oraz uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego pozwala na spalenie wyżej wymienionych paliw, na przykład elektrociepłownie, za pozyskane środki zakup kompostowników dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy płacą nieporównywalnie za dużo za odpady, które mają przy domach. Kontrola jakości paliw i kotłowni na terenie miasta przez Straż Miejską, co pokazuje, że od razu myślimy też o poważnym potraktowaniu zadań dla Straży Miejskiej. Mamy również podstawę prawną tutaj, artykuł 7 ustawy 1, artykuł 9 ustawy 2, ustawy 4 ustawy o samorządzie gminnym. Mamy numer uchwały, wszystko tu mam spisane. Szanowni Państwo, my już w tej chwili miału i flotu nie kupimy w Cieszynie, więc jakby w tej kwestii jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast myślę, że należy pamiętać o tym, że do 2021 roku musimy wymienić wszystkie piece na piece kategorii piątej, czy też i na to na pewno nie wszystkich naszych mieszkańców stać. Mam przed sobą nawet uchwałę, która mówi o dofinansowaniu kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Ona jest uchwałą nadal działającą, natomiast niestety układ jest taki, że składamy te wnioski do 30 września i to są wnioski na następny rok. Jeśli zdarzy nam się coś i akurat te plany dalekosiężne na następny rok nie wypalą i musimy ten piec wymienić wcześniej, jesteśmy takich dotacji pozbawieni. Również nie mogę się z tym zgodzić, że te wnioski są składane, jeśli nie są wystarczające środki, te wnioski nie zostają
tylko muszą być co roku na nowo składane, więc to naprawdę utrudnia mieszkańcom życie i myślę, że tutaj w tej kwestii moglibyśmy jednak zaplanować takie wydatki i takie źródło finansowania. Przy czym nawet w tej uchwale jest napisane, że burmistrz może zdecydować o tym, żeby ogłosić drugi nabór wniosków. Także myślę, że to mogłoby pomóc naszym mieszkańcom zdecydowanie. Natomiast druga sprawa to są właśnie te ekologiczne, niskoemisyjne czy bezemisyjne autobusy. Skoro Jaworzno było w stanie to zrobić za 20 kilka milionów, za 40 milionów, a Rybnik za 20 kilka, to my mamy na pewno takie pieniądze, które moglibyśmy na ten projekt wydać. Szanowni Państwo, wiele rzeczy jest kwestią organizacji odpowiedniej, ale część to jest kwestia funkcji. Ja wiedziałem, że tych pomysłów zawsze będzie każdego roku bardzo dużo, dlatego zaproponowałem Radzie Miejskiej, żebyśmy sporządzili sobie listę proponowanych inwestycji. Ta lista, którą posiadam, ma w tej chwili 54 pozycje. My z reguły realizujemy około 10 pozycji rocznie, czasami trochę więcej, tak więc pozwolę sobie pewnych rzeczy gdzieś tam nie komentować, do jednej się tylko odniosę. Miasto Cieszyn, dokładnie nasi poprzednicy, podjęli decyzję, że te pieniądze, które przeznaczone były na transport, pójdą na budowę dworca Cieszyn. Ja nie podejmowałem tej decyzji, ale powiem szczerze, zgadzam się, to była mądra decyzja. Najpierw miejmy dworzec, a potem inwestujmy w wymianę taboru i myślę, że to będzie w najbliższym czasie następować, bo ten postulat tutaj wypowiadany jest słuszny, tylko zawsze to jest kwestia kolejności. Co najpierw, a co dalej? Na co nas stać? Dokonujemy działań związanych z termomodernizacją budynków, w ten sposób obniżamy koszty wytwarzania energii i w ten sposób też mniej zanieczyszczonego środowiska trafia do atmosfery. Realizowaliśmy wspominany przez pana radnego program Kawka. Łącznie przez ostatnich kilka lat wydaliśmy kilka milionów złotych na wymianę źródeł ciepła w poszczególnych mieszkaniach. W ostatnim roku na wymianę pieców wydaliśmy 100 tysięcy, pierwotnie w budżecie miasta, 200 tysięcy, pierwotnie w budżecie zaplanowaliśmy 100 tysięcy, ponieważ tych wniosków było dużo. Zaproponowałem Radzie Miejskiej, abyśmy poszerzyli tą kwotę. Rada Miejska zgodziła się do 200 tysięcy i w ten sposób wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo złożone, zostały pozytywnie też rozpatrzone. Pojawił się program Czyste Powietrze, chcemy go realizować, czy też chcemy mieszkańcom pomóc w realizacji tego programu. Zrealizowaliśmy pierwszy krok powołania klastra energetycznego, bo mamy to szczęście, że energetyka cieszyńska może być ewentualnie miejscem ładowania samochodów czy autobusów elektrycznych. Bierzemy to pod uwagę.